Tu Aga Super Hair. Chcę Wam dzisiaj pokazać, jak szybko stworzyć plażowy look. Włosy pofalowane, wiatrem czesane. Słuchajcie, wystarczą nam dwa produkty i taka siatka. Zaraz wszystko zobaczycie. Moje włosy są umyte Hair Restore'em. Super kuracją odżywiającą. Zdejmuję ręcznik. Są już lekko podsuszone. Nakładamy od nasady Anti-Gravity. Jest produktem, który super odbija włosy od nasady, robi świetną teksturę oraz zapobiega przetłuszczeniu. Nakładamy całkiem sporo produktu. Równomiernie aplikujemy na całą głowę przy skórze. Ja lubię objętość. Następnie nakładamy Hair Restore Lotion. Jak w poprzednim przypadku, całkiem sporo. Pamiętajcie, żeby produkt był równomiernie aplikowany. Można je sobie, żeby rozłożyć ten produkt. Dokładnie, jeszcze rozczesać szerokim grzebieniem. Teraz mamy siatkę. Te cudo, które się mieści w dłoni, pozwoli nam stworzyć cudowną fryzurę. Żeby było łatwiej nałożyć, można sobie na chwilę zwinąć te włosy. Pychamy w siatkę. To jest taka specjalna gumka, którą możemy sobie przytrzymać. Ok. Suszarką bez nasadki suszymy równomiernie. Co jest ważne, to słuchajcie, żeby włosy suszyć równomiernie, całą głowę. Nie suszymy w jednym miejscu, potem w następnym, suszymy cały czas równomiernie. Dołożę jeszcze trochę Hair Restore'u. Czyż to nie jest niesamowite? Moje włosy są naturalnie proste. Ten oto produkt skręcił mnie. Ta siatka działała jak dyfuzor. Moje drogie panie, umyte włosy Restore'em, na wilgotny włos od nasady Anti-Gravity całkiem sporo, równomiernie na całej głowie. Później nakładamy Hair Restore Lotion. Na całe włosy równomiernie, żeby aplikacja była dokładna, użyć szerokiego grzebienia. Pakujemy włosy w tą oto siateczkę TextureNet i dokładnie, równomiernie suszymy suszarką, najlepiej bez nasadki. Po wysuszeniu zdejmujemy, sprawdzamy. Jeśli włosy nie były jeszcze do końca suche, czynność powtarzamy. To tyle. To jest świetna baza na różnego rodzaju upięcia, warkocze, spięcia. Można z tego zrobić naprawdę dużo fajnych fryzur. No i jest to objętość, prawda? A moje włosy są naturalnie zupełnie proste. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cii.